Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Au, au! Głowa w betoniarce! Siemaneczko, witam po przerwie. Dzisiaj mamy piątek. Co tam robimy? No tynkujemy. Tam góra była, to białe było obtynkowane w poniedziałek. Nie, we wtorek. O, idzie pan logistyk, co tam? Coś wymyśliłem. Mów. Główny rzucający teraz. A bluzę zabiera, bo żeby mu się czasami nie powrudziła. I zaczynamy. To znaczy tutaj nie jedziemy dalej, bo u góry jeszcze jest mokre. Tam jest uszykowane, to jedziemy tam. No od rana, no to ten pasek tutaj 2,5 godziny czy tam ileś. Tu już panowie od rana sprzątali, trochę pozamiatane jest, bo przyjechała podsypka na posadzki. No mam taką nieciekawą wiadomość, niestety my tych posadzek nie będziemy robić. Jest nas za mało, nie ma chłopaków, co tam już targi. Ma tu firma przyjść, będą robić to na dwa razy. No muszę nieraz odpuścić, bo nieraz lepiej odpuścić niż coś spierdzielić, nie? A to posadzka to jest najważniejsza. W sumie inwestor też uczulony, bo na kurnikach tam też mu robili i mówi, jest średnio z niektórych zadowolony, no to żeby nie wtopić, to lepiej odpuścić. Wieje dzisiaj, no ale my działamy dalej. Tu jakieś światełka jest pozakładane. Inwestor tutaj coś tam, nie wiem, to chyba takie na czas. To znaczy docelowe może jest, tylko no trzeba te kable później jak tynki, no to zrobić instalację na nadtynkową. Także jedziemy dalej. Jakoś to tam schnie powoli, wiadomo, na wieńcach trochę słabiej, ale no coś się zrobi. A, jeszcze o świetlikach mi się przypomniało, ktoś tam, kurde, Agro Kazimierz. Ktoś mi pisał, nie pamiętam niku, żeby też może by nie było głupie, jakby jak tam są dwa na mijankę, to ten z jednej strony by szły tak, a o połowę tych pól mniej, nie? No ale i tak dla mnie to jest tutaj, no jest jasne. Dobra, muszę iść, bo oni tam trzeba targać węża, bo taki złożony był tu, dotąd, później tam. Mógłby być zdjęty i tu przełożony, no ale to czas. Tak w ogóle to mamy, nie wiem, chyba za mocna ta pompa jest podciągnięta, bo to rano muszę luzować tu, bo staje, nie można jej podpiąć. Nie, to nie suchejka, nie można ruszyć. Trochę ją poluzowałem. Tam pan Gamka zapycha dziury na gotowca już. Idę im tam wytłumaczyć tym pomagierom, jak mają ten. Te dziury tam przycierali trochę. Tu robimy pola od bindry do bindry, no to trochę przysycha mi to i tam ktoś mi kiedyś pisał, że to co na trapezie to do na ścianę, no ale to się nie da, bo to jest taka torfa. Patrzcie, tym się nie da zgarnąć jeszcze raz. To musi wszystko iść do szafla. Trudno. Takim ostrzejszym trapezem, no i niestety tu oczywiście jest ciasno, teraz zawadzę o to. O co zawadzę? O blachę. Tak już ta trochę ta ściana namięknie, mogę to dać, ale to się kurwa gęste na rzadkie to jest nic dobrego. Dalej to rusztowania, jak jest blisko, tak jest blisko.
Dobra, możesz dawać, bo to... Teraz jak przeleci tym razem, to będę trochę takim rzadszym. Będzie zamięknięte, to mokre. Wtedy już to ściągnę. Teraz już to mogę na ścianę dawać. Ale muszę czekać, jak on dorzuci. Jeszcze, panie Kamil! Tu jeszcze od początku, bo tu dziura jest. Tam jak... Jak zaczynam ściągać tamte, to wybieram, a jeszcze tym bardziej, że jest na betonie, to tak nie chcnie. Wiem, zaraz tam się odezwą, że trzeba było zagruntować, panie. To nie te metry, że tu gruntować. By była jednakowa ta powierzchnia. Nie te metry. Zresztą ja nigdy tym podtynki takie tradycyjne to chyba... Nie wiem, czy ktoś to gruntuje w ogóle? Po śniadaniu to też jest ciężej to wszystko połączyć, ale jakoś to, jako tako będzie. Nie ma co sprzejmować za dużo, tylko tynkować, bo nas tu zima zastanie na tej budowie, widzę. Dobra, poprawka. No troszeczkę, no na... to jeszcze tam najważniejsze to te głębsze na razie. Zawsze se idź od lewej w prawą, to wtedy ten wąż ci się nie będzie wadził. Od lewej tam. On się wtedy prostuje i... Tam u góry widzę jeszcze taką większą. Jest wapno, cała paleta. Kamil tam utylizuje trochę szafla, to ja sobie tutaj tą opierdolę. Pociągnąć całość, bo... To powinno być ostatni raz. To będzie luks.
Ty podsypki widzę, będzie. Będzie tu. Na bogato. Chyba coś się wpierdzieliło. Takie się, te przez sitko się trafiają takie. Przelatują przez ten. Przez to sitko tam i... No i tu się zapycha czasami. Znaczy tak się nie zapycha mocno, tylko że... No widać i czuć, że to nie chlapie tak jak trzeba. Oj te... No chyba tak, resztę od Kielni. No elegancki, nie? No tak. No jeszcze tam sobie poprawię od Kielni. Poczekaj. Nie no, musisz poczekać. Muszę to ściągnąć i wtedy ten. Wtedy ci pomogę. No mi przysknie to i już widzę, że przysypię. To nie są pynki w domu, tylko... Dobra, trzymajcie tam na zakręcie i trochę musimy iść do przodu. Powoli, panie. Sprężarka! Stój! Jeszcze? Na razie będzie. No i tak powtarzamy czynność, ile węża starczy, a w sumie jak tam by węża wyjął, no to starczy tyle, ile jest ustawione. Po obiadku mamy tam dotynkowane. Idę teraz tutaj, już jest przygotowane, to było przed tym robione. Przed kawą. Brać się dalej. Dzisiaj piątek, sobota. Kurde, no może jutro się skończy tą ścianę. Posadzka ma być lana w czwartek dopiero, no to ale tu dzień czasu, to trzeba poświęcić jeszcze tak, nadpro, żeby trzeba było rozebrać. Bo to na dwa razy będą leli, to do połowy by trzeba było to ogarnąć. Dobra, to się będzie myślić w przyszłym tygodniu. Na razie to metry. Tak sobie liczę, no to dzisiaj około 90 metrów mamy rzucone. Tak mówię, do 100 metrów dziennie i rozebranie, przestawienie to jest maks. Może coś więcej, może z ziemi to więcej. Jutro też jest dzień. Niby, a do 12 to tam coś tam się ugrzebie. Gęstawę teraz leci, bo to stało we wężu. Także jest gęste. A to najwyżej do szafelka i z powrotem do maszynki. Znaczy do betoniarki, żeby to trochę przerobiło. Tam ostatnie trzy pola już rzucałem sam, bo kamień docierał. To ponad godzinę trzy pola rzucałem i ściągałem. Nie no, we dwóch to jest inna robota, bo... Fakt, że tu trzeba odjechać od narożnika, ale zawsze to
tam te 3/4 zrobił takiego, bo tam to przejście 3 metry miało, no to 3/4 zrobił, a już to ściągałem, on mi w tym czasie jeszcze podklapał, a tak to musisz to odłożyć, znowu położyć i... Chyba trochę chemii. Trochę wody trzeba. Ostatni pasek robimy teraz trochę też inaczej, żeby się nie zapychało, to jak tam prawie wszystko z kosza wyleci, to wkłada piłkę i jeszcze nam tu bez wody pcha cały czas tą zaprawę, także no zaprawy to nic nie zostaje, to tak wycerklowaliśmy, że nie wiem, czy nie będę dorzucał ręcznie to co w szaflu mi zostało, chociaż w szafle już też jest wszystko wzięte. I teraz nie wiem, czy nie leci, bo nie ma. Nie ma? Za piłkę kładzie jeszcze? A, to najwyższy to chlapi, se rozrobię trochę tą torfę. Ta piłka pójdzie do tej razy, nie miewasz? No mam nadzieję, że to się nie przypchało teraz, bo coś... Chyba, że... Tylko, że teraz to będzie trochę gorzej, bo tu... Wszystko będzie... Miejmy nadzieję, że to jakoś dokończę. Też przez 30 metrów, zanim przeleci tego... I trochę tej zaprawy jest. I piłka dojdzie tu do tego... pistoletu i wtedy już nie leci, no to wiadomo, że piłka jest tu. Ty? Ciśnienie było? No to co, by się przypchało? No bo tak no szło i nagle nie idzie. Chyba, że gdzieś coś... Bo to tam trochę było gęstawe w tym. No to już... No tak, gęstawe było w tym szaflu, może i się przypchało. No to już chuj, będą jaja. No to już w ogóle Armagedon. Nie, coś czuję, że to się zapchało się. To najprędzej to, no chociaż ten wąż nie jest twardy. No ale zobaczymy, jak pójdzie woda. No ale tu jest miękciejszy niż... Kurwa macie, jak zwykle na koniec dnia. Nie jest to takie twarde, ale to już powinno iść. Dobra, dobra, wyłącz. Weź cofnij, żeby ciśnienie zeszło i musisz tu odpiąć tu. No to coś czuję, że to tu coś się stało. Uroki. Jeszcze cofnij. No to jak będziesz otwierał, to zamknij oczy, bo to może ci tu wyskoczyć. Był taki jeden przypadek kiedyś. No kurwa, tu musi coś. Dobra, tu woda na górę. Trzeba to obmyć. Nie odetnę tego? No to trzeba obmyć, bo zobacz jakie to zajebane wszystko. Wiedziałem, że tu siedził. Poszło gęste prosto ze szafla w to.
Ze szafla poszło gęste prosto w ten. W agregat. Lepiej. Dobra, obmyj tu trochę tą, tą sprężarkę. Dobra, tu weź też to trochę obtoknij. Dobra. Czekaj, muszę w tą rękawiczkę, bo tamta to... Obmyj to. Dobra. Wywiń te. Czekaj. A, nie poszło. Coś nie weszło. Dobra. To jedno wyszło. Dobra. Jest, jest. No teraz, dobra, ogień, Michał, musi teraz iść. Dobra, dobra, bo to woda, to co myli. Nie, no teraz jest wąż miękki, no. Ja tu nic nie czuję, żeby szła w rękach, ale... Dobrze, że idzie. Lipa, ale idzie. Dobra, ty weź tu na razie, zostaw to, ty idź tam tym. No. I mamy to otynkowane, fajran. Ach, 110 metrów gdzieś. Gdzieś jest, no. Trzeba to wszystko rozbierać, sprzątać. Tu całe piętro do opuszczenia. Tu też można raz, dwie, trzy. Mogę iść nawet blaty zdejmować. Nie wiem, znowu nam się przypchało. Nie wiem, czy ten piasek jest za... miałki czy coś, nie wiem. Ale opanowane. Jest git. Coś czuję, że jest. Dziś miałem rękawiczki. I nie ma. Trochę towaru leży, ale... Piasek jest i rapówka i... No i czym wyżej, tym... Czym więcej tych pięter, tym wiadomo, więcej tego wszystkiego spadnie. No. To nie jest ziemi tynkowane, tylko... Zresztą to widać. No. Nic, ile się uda rozebrać, to się rozbierze. A resztę jutro.